Nigdy wcześniej nie odwiedziliśmy opuszczonego pałacu w Uszy, nawet za dnia. Dotarliśmy tam późno w nocy i długo szukaliśmy właściwego budynku. Za pierwszym podejściem wydawało nam się, że go znaleźliśmy, ale nigdzie nie mogliśmy dostrzec wejścia. Gęsta roślinność wiele utrudniała. Wiecie co? Zostańcie tutaj, a ja przejdę i zobaczę, bo kurczę, może być tak, że to jest bez sensu. Radek postanowił obejść cały budynek dookoła, co nie było łatwym zadaniem. Momentami ciężko było przedrzeć się przez gęste krzaki, a wejścia nadal nie udało się nam znaleźć. Błoto. Pół buta mi olasło do wody. Kurde, dobrze. Jakieś piopagno.
drabinę iść. Nie ma wejścia. Przez okno te albo tamte. No to nie wejdziecie, masz drabinę. Drabina. Byłem na... Przez drabinę wchodzić? Na około, całe buty upierdolone, tam jest jakaś... Nie ma wejścia, tylko są te... Byłem na około... Byłem na około... Całe... Tam jest bagno takie, że... Pół buta mi zlazło. Wszędzie są te ostre. Jestem cały pokaleczony. Wszędzie są te ostre, te... No... No powiem wam, że to jest zabezpieczone bardziej niż Fort Knox. To jak to na szybce? To może nie było zmurowane? Albo może tymi oknami. Ale pytanie, jeżeli to są okna... No dobra, no to wejdziesz przez okno drabiną, a z drugiej strony co, zeskoczysz? No właśnie. Dobra, przejdź się ze mną, Radek, jeszcze od frontu. Zobaczymy dokładnie. I ten. Jak od frontu? No tam z drugiej strony. Nie da rady tam przejść. Tam jest błoto. Tam jest jakaś rzeka. Czyli byłeś tam z drugiej strony? No co, przeszedłem tu naokoło wtedy. Dobra, dajcie mi 5 minut. Jak nie, to zadecydujemy, co robimy. Dobra. Nie dawałem za wygraną. Chciałem koniecznie znaleźć wejście. Za wszelką cenę. Chodźcie tu. Jest wejście. Nie. Co prawda wygląda creepy, ale jest. Ale to jest tylko na dach. No, mam nadzieję, że jest zejście niżej. Ale zobacz, że to jest połamane. No, nie wejdziesz po to. No jak? Podtrzymaj mi piwo. Trzymaj to. Prawda. Co i jak? Tylko, żeby to nie było dziury, bo to wsiadło. No. A to jest chyba tylko wejście na dach. No niestety macie rację. Jest tylko wejście na strych. Nie ma żadnego wejścia? No nie, nie widziałem. Trzymaj latarkę. A dobra, to jeszcze 5 minut mi dajcie. Zaraz wracam. Jak się później okazało, próbowaliśmy wejść nie do tego budynku, co potrzeba. Po jakimś czasie odnaleźliśmy właściwy punkt naszej wyprawy. Po około godzinie mogliśmy rozpocząć projekt. O, tu jest normalnie. To były drzwi jakieś tarasowe. No to na luzie tu wejdziemy. Jest przejście dalej.
miasto jest w stanie opłakanym. Coś mówiłeś? Nie, przespać. Daj to. Co? Daj krótką furtkę. Jakieś schody na górę. Jesteśmy w środku. Tu zawalona podłoga. Schody, ciekawe. O, ciekawe dokąd. Zaraz wyjdziemy. Tu nic. Chodź. Tam? Nie ma? Co to jest? O, tam. Oni nagrali na parterze i w piwnicy. Kroki na schodach chyba, nie? Tak, no to chodź. A do piwnicy nawet nie wiem jak zejść. Ewentualnie by się kamerę zostawiło. I tyle. Mała wieś w gminie Ruja. Jesteśmy w opuszczonym pałacu w uszy. W momencie, kiedy wjeżdżaliśmy do tej wsi, wydawało nam się, że będzie opuszczona, że będzie jak z tego słynnego filmu Silent Hill, że wjeżdżamy, nie ma nikogo, pozamykane domy, okna pozabijane, wszystko. Jednak obraz jest inny niż to opisują w internecie. Są tu budynki mieszkalne. Są tu domostwa, świeciło się światło, omijaliśmy samochody, więc nie do końca wygląda to tak, jak to zostało powiedziane. Natomiast jesteśmy w pałacu, opuszczonym pałacu, do którego ciężko było się przebić. Długo szukaliśmy odpowiedniego budynku, a potem ciężko było się tutaj dostać przez gąszcz roślin, które tutaj rosną wokół niego. Jesteśmy tutaj dlatego, że ściągnęli nas tutaj historię chłopaków z Polish Paranormal TV, kiedy jeszcze byli grupą wcześniej i podobno zarejestrowali tutaj w piwnicy głos, a także na schodach, na klatce schodowej kroki. Dlatego tutaj przyjechaliśmy. Było ciężko, bo to jeden z ostatnich projektów. Jesteśmy zmęczeni. Trochę już tutaj pobyliśmy, żeby znaleźć to miejsce. Będziemy się chcieli teraz starać dowiedzieć, czy coś tutaj się uda zarejestrować. Przeprowadzimy sesję EVP, a także sesję z fluxem. Zobaczymy, co pokażą nasze kamery. Wszystkie rozstawiliśmy już w piwnicy, na strychu, w korytarzach. Więc pora przejść do dania głównego, do sesji. Pojawiła się informacja, że
Okoliczna miejscowość, czyli Usza, ma być zbiornikiem retencyjnym. Dlatego mieszkańcy powoli, cyklicznie ją opuszczali. Zakładaliśmy, że jak tu przyjedziemy, nie będzie nikogo, albo będą jakieś nieliczne domostwa. Rzeczywiście, domostw nie jest jakoś dużo, ale pamiętajmy, że jesteśmy we wsi. To nie jest duże miasto, nie jest duże miasteczko, to jest mała wieś, w której jest mało mieszkańców. Ale jak przyjeżdżaliśmy, nie zauważyliśmy żadnego domu, w którym albo nie było samochodu, albo nie paliło się światło, albo wyglądał przynajmniej na opuszczony. Oprócz tego, w którym aktualnie się znajdujemy. Czy w nim straszy? Zaraz się przekonamy. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, żeby przeprowadzić teraz sesję EVP i ustawić Fluxa na schodach, gdzie chłopaki podobno słyszeli kroki. To jest jakby jedyna historia na temat... To nie historia, to jest... Tak, film. Jedyna poszlaka. Poszlaka na temat nawiedzenia tego miejsca, w której się trzymamy, ponieważ o samym pałacu jest bardzo mało informacji na temat historii, na temat kto tu mieszkał, co tu się działo. Więc te wiadomości są szczątkowe. Bazujemy tak naprawdę na tym, co doświadczyli chłopaki. I bardzo ważne, jeżeli wy coś o tym wiecie, co tutaj było, to jak ten budynek wcześniej wyglądał, macie jakieś zdjęcia, wyślijcie nam na maila. Będzie to dla nas bardzo fajne. Tak jest. I przy okazji poznamy historię tego budynku. Tak jest. No i dodatkowo my tu jesteśmy po raz pierwszy w nocy. Nie byliśmy tu za dnia, bo nie było na to czasu. No i jesteśmy tu jakby po omacku. Pierwszy raz w nocy, było ciężko, ale znaleźliśmy ten pałac. I jakby badamy go na żywym organizmie. Więc zobaczymy, co tutaj uda nam się zarejestrować. Tą kamerę byś mi podał tylko. Też pamiętaj, że jest orło za nami, akurat w tym miejscu. A. Więc może ściągać. Dobra. Kamera, która jest za nami. Dobra. Ale może jakbyś dał na górę bardziej. Aczkolwiek nie wiem. Ale no nigdy nie będzie mieć 100%. No nie będziemy mieli. Co można wykluczyć na pewno w statku pod chatka? Że tam nie mogło do tego dojść. Nie, nie mogło, bo orło nie było podłączone siecią. Nie było podłączone siecią. No, nie było takiej możliwości, byśmy ileś tam tysięcy metrów nad... No, może nie tysięcy. Teraz orło jest podłączone i możemy to potwierdzić, że K2 może reagować. Że orło jest podłączone, ponieważ... Michał, słyszysz nas? Odezwij się na krótkofalówce. Chyba, że wyłączył dźwięk. Może wyłączył dźwięk. A. No to słyszeliście. Michał widzi nas i słyszy poprzez kamerę, więc wszystko jest podłączone. Mamy pewność, że to K2 reaguje na kamerę. Więc o tym mówimy. Dobrze, ja cofnę troszeczkę. To co teraz słyszycie, to jeszcze statek puchatki. Ale nie chcę... Wolę mieć 100% pewności niż stracić coś, czego będę później żałował. Pałac w uszy. Jakby co. Sesja EVP. Pałac w uszy. Jest tu z nami jakiś duch.
pałacu. Możesz coś do nas powiedzieć, śmiało, jeżeli tu jesteś z nami. Albo dać nam znać za pomocą któregoś z urządzeń na schodach. Możesz przejść się tymi schodami w dół albo w górę. Wtedy my to zobaczymy. Chcesz coś do nas powiedzieć? Czy tu wciąż jesteś? Tylko w innym świecie duchowym? Czy coś tu straszy? Może ty? Powiedz coś do nas, jeżeli nas słyszysz. Przejdź po schodach, stuknij w coś. Wydaj jakiś dźwięk. Możesz zrobić to, co ja? Możesz to powtórzyć? Powiedz coś do nas. My to usłyszymy. Coś do nas. Mieszkasz w tym pałacu? Tak lub nie? Może tu straszysz? Może nie wiesz, jak stąd odejść? Daj nam znać. Przejdziesz po tych schodach? Powiedz coś do nas teraz. Cokolwiek. Kim jesteś? Dobra, możemy zakończyć pierwszą. I zejść do piwnicy. To będziemy... No. Tak. Weź, weźmiesz?
Tak, tak. Jest tu ktoś z nami? Pokaż się. Stań przede mną. Stań koło mojego kolegi. Koło mojego przyjaciela stań. Dotknij go. Jeszcze nic. Soczewka przygrzewa na rempoda. Nie mam światła. Masz lampę i latarkę? Przepraszam, latarka jest tam. Dobra. Zostawiłem, ale lampę idę. Nie szkodzi. Nie trzeba uważać na tego. No. Dobrze, tu pięknie wszystko jest nagrywane. Zostajemy tu. Nie, tam znowu ściany są. Ja byłem tu bliżej. Ale tu K2 można odpalić. Masz? Podobno słyszane tu były głosy. Możesz nam się pokazać? Duchu tego miejsca. Możesz do nas przyjść? Pokazać się? Pamiętaj, że tam jest kamera. Możesz sobie stanąć tam. Nie zasłaniać. Czy się tu nawet. Dobra, poświeć tutaj. Posłuchaj mnie, jeżeli tu jesteś. Stań koło mnie. Ja zbliżam dłoń. Po prawej stronie. Do czerwonej diody. Jeżeli tu jesteś. Zbliż się do zielonej diody. Dosyć blisko. Stań blisko, naprzeciwko mnie. Zrobisz to dla mnie? Musisz podejść bardzo blisko. Podejdź z drugiej strony. Możesz też przejść przez te drzwi. Wtedy drugie urządzenie da nam znać, że tu jesteś. Ale chciałbym, żebyś zbliżył się do tego urządzenia, tak jak ja. Staję przed nim.
Stań przede mną. Będę wiedział, że tu jesteś. Stań przede mną. Jesteś tu? Chodź do mnie. Podejdziesz? Wierzę, że tu jesteś. Możesz podejść? Chcę tylko wiedzieć, że jesteś tu z nami. Jeżeli podejdziesz dostatecznie blisko, pokażesz, że tu jesteś. Możemy stąd odejść, jeżeli taka jest twoja wola. Nie będziemy przeszkadzać. Duchu tego miejsca, czy jesteś tu z nami? Pokaż się. Dobra, jeszcze jedna sesja EVP tutaj. Zobaczymy, czy jakiś dźwięk się uda uchwycić. Na zielono, jeżeli ten pałac jest dla ciebie bliski. Jeżeli przebywałeś tutaj, pracowałeś. Jeszcze raz na zielono poproszę. Powiedz też, jak masz na imię. Do tego urządzenia, które trzymam w ręku.
duchu tego miejsca, jeżeli tu jesteś, powiedz nam swoje imię. Prosimy. Powiedz, co chciałeś sprawdzić? W tym momencie chciałem sprawdzić, czy to, co się wydarzyło w statku Pochatka, czy to jest jakaś anomalia, którą da się powtórzyć. Czy będzie odzwierciedlenie teraz? Tak, w innym miejscu. Jak widzimy, nawet ja przejdę obok. K2 stała wtedy przed Fluxem. Zobaczcie, Flux reaguje na mnie, ale K2 w ogóle nie wydaje żadnych odczytów. Czyli ona nie reaguje na Fluxa. Na Fluxa. Ja teraz przejdę z drugiej strony i nadal nie ma żadnej reakcji. Więc no, to jest tylko potwierdzenie tego, że K2 jest takim przyrządem, który bardzo ciężko pobudzić. Ale jeżeli już pobudzimy... Ale jeżeli już jest pobudzony, to znaczy, że jest coś bardzo mocnego i bardzo blisko. Zobaczcie, kompletnie nie reaguje. Sprawdziliśmy dwie rzeczy, bo ten odcinek najprawdopodobniej pokaże się po statku. Tak, Pochatka, ale więc... nam w głowie cały czas siedzi ten projekt. Sprawdziliśmy przede wszystkim. To teraz reaguje dlatego, ponieważ jest zmiana temperatury. Zmiana temperatury, tak. Ale zobaczcie, nie ma reakcji na Fluxa. Jest reakcja na Orlo, jednakże tam Orlo nie było podłączone, a my wszyscy mieliśmy ustawiony tryb samolotowy. Zresztą tam było bardzo ciężko z zasięgiem, więc... No... Nie ma mowy o żadnej elektryce, o niczym. Tak. Po prostu jakaś energia. Więc to też pokazuje, że ten film, który pewnie już widzieliście, jeżeli nie, zapraszam do obejrzenia, jest jak najbardziej autentyczny i to, co się wydarzyło, można nazwać... Ja bym to nazwał nawet jakimś poltergeistem. Poltergeistem, a ja bym nazwał to nawet czymś więcej, ponieważ te
te ciepło, które przez nas przeszło, to było bardzo ciepłe. Bardzo takie ciepła energia. No, może to był poltergeist. Może to był dobry duch, który po prostu chciał, żeby Piotrek mu pomógł. Chciał powiedzieć, że jest taka sytuacja, że jest mu ciężko. Ale również może to był jakiś zły duch. Może tam nadal jest duch Iwana. Chociaż nie, no on jeszcze teoretycznie jest w więzieniu. Ale pamiętajmy, że doszło tam do bestialskiego morderstwa. Tam zostały pohańbione zwłoki. Tak. Więc... może to być jakaś grubsza historia nawet z jakimś polem energetycznym. Zresztą, złym polem energetycznym. Zresztą tam, tak jak omawialiśmy, to nie jest tylko jedna historia z tym zabójstwem. Ludzie się wieszali, ludzie mieli koszmary. Niedaleko pobito staruszkę. Ponieważ te legendy sięgają nawet spalenia czarownic na stosie. No nic, nie o tym dzisiaj jest dzisiejszy projekt, ale my powoli będziemy kończyć w Pałacu w Uszy, ponieważ zrobiliśmy co mogliśmy. Bardzo długo tutaj kamery pracowały same. Jeżeli coś wyłapały, to super. My też tutaj siedzieliśmy w obrębie pałacu, nasłuchiwaliśmy około 20-25 minut. Dokładnie i też położyliśmy kamerę tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie coś mogło być, czyli na strychu, tak, na pierwszym, na drugim piętrze i w piwnicy. Więc nawet jeśli coś tutaj miałoby straszyć, na pewno byśmy coś usłyszeli. Spędziliśmy tu grubo ponad, no około 3 godzin w tym pałacu. Tak. I nic niepokojącego pałacu nam się nie rzuciło. I w jego okolicach. Tak. Więc no jeżeli byłoby coś głośnego, to rzeczywiście byśmy to albo słyszeli, albo no, poczuli. Więc zobaczymy, co udało nam się zarejestrować na kamerach i będziemy weryfikować to miejsce. Dokładnie. Ciężki projekt, ale robimy to wszystko dla was. Trochę trzeba było się znowu na gimnastykę. Żeby sprawdzić ten niby łatwy projekt. Ale to ostatni miał być łatwy. Nie ma co wierzyć. A okazało się jak zwykle, proszę państwa. No ale tak zawsze się okazuje. Myślisz, że będzie na końcu już łatwo, pięknie i przyjemnie? Nigdy tak nie jest. Szykuj się na najgorsze. Tak. Ale nic, czego się dla was nie robi. Zobaczymy się jeszcze pewnie na górze. Pamiętajcie o tym, że my już badamy te budynki, te obiekty. Nie ma sensu, żebyście tu chodzili. To jest naprawdę niebezpiecznie. My też robimy to na własne ryzyko. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie strop po prostu jest zarwany. Dziury w podłodze. Nie ma sensu tu wchodzić. I tak wejście jest niebezpieczne. I się pokaleczycie, bo wszędzie są róże. Lecimy na górę. Dokładnie. Słuchajcie, tu kończymy projekt w Pałacu w Uszy. Jest to nasz ostatni projekt z wielkiego wyjazdu, tego, który właśnie mieliśmy zaplanowany na końcówkę sierpnia. Nam nie udało się tutaj dzisiaj nic zarejestrować, odczuć, ale być może coś kamery. No to jeszcze to, że się nie udało nic odczuć, nie stwierdza, że nic tutaj nie ma. Trzeba sprawdzić kamery, zweryfikować i zobaczymy. Aczkolwiek miejsce bardzo klimatyczne, wierzę się, jakby to było faktycznie miasteczko, mała wieś, aczkolwiek widać zamieszkania, zabudowania. Jest klimat tego pałacu, oczywiście jest zrujnowany, ale jak się tutaj chodzi wokoło, wchodzi do samego pałacu, czuć tutaj taką. Tak jest. Także zobaczymy, co tutaj nam wyniknie na materiale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.